Hej, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19 i na samym początku chcę wam tylko przypomnieć o zostawieniu łapki w górę i subskrybowaniu kanału, jeżeli podobają wam się moje odcinki. W dzisiejszym odcinku oczywiście zajmiemy się zbiorem kukurydzy na kiszonkę. Tutaj już tą sieczkarnię mam wynajętą od tej topoli i tylko wypożyczyłem sobie jeszcze header, ten oczywiście New Hollanda, który ma 9 metrów, już tego sobie rozkładamy. Kombajn tak samo, przyczepę oczywiście też zmieniłem już na tą Strautmana 2000 litrów. Tamte moje 8 koni sobie stoi w tej zagrodzie. Na razie nic z nimi nie robiłem, jeszcze ich nie szkodziłem, ale wyszkolę spokojnie. No i nie orientowałem się jeszcze do końca, o co chodzi w sumie z tym przychodem z gospodarstwa. Bo w sumie nic nie mogłem znaleźć, co to dokładnie jest. Jak widzicie, tutaj dostałem te 150 tysięcy i nie wiem za co. Dochód z gospodarstwa, więc nie wiem dokładnie za co taki bonus 150 tysięcy, no ale spoko, jest to całkiem ok. Nie widzę w tym problemu, że dostałem taki bonus, tylko nie wiem za co. Ze zbiorów, no jak widzicie tutaj, jednak na razie w sobotę wychodzę na 688 tysięcy do przodu, więc fajnie. Tutaj wyszedłem 200, ale tutaj już te pozostałe dni byłem na minusie, jednak suma summarum wychodzę do przodu. Na razie nie mogę sobie pozwolić na spłatę większej ilości kredytu. No i tu się zaczyna. Nie wiem, czy całą tą kukurydzę z tego obszaru numer 12, jak i z tego obszaru numer 7 przerobię na kiszonkę, bo trochę by mi tutaj zeszło. Zobaczę jeszcze, ile tam wyjdzie tej kiszonki i dowiecie się od tego na pewno w następnym odcinku. Nie wiem, jak daleko on tutaj będzie sięgał. Dlaczego on tutaj tak, aż tak nierówno jest? Cholera. No i tak myślałem właśnie, że on tutaj za chwilę przestanie sięgać. Na razie daje radę. A jeżeli tutaj wyjdzie mega dużo tego, no to oczywiście tamto pole jednak zrobię normalnie na zboże, bo nie chcę mi się tutaj aż tak długo poświęcać czasu na to, żeby jeździć tutaj. A zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z tego co widzę, to w tą i z powrotem będę miał prawie pełną naczepę, nawet szybciej, bo tu jest już 30, myślę, że do końca będzie prawie 40 tysięcy litrów, więc on tutaj z 10-15 razy pewnie przejedzie. Zobaczymy. Na razie chcę sobie jedną zapełnić i pojedziemy sobie, kupimy tam właśnie tą biogazownię, ubijemy sobie od razu to troszeczkę i trochę mi tutaj z tym zejdzie, więc będzie to sporo roboty, ale tu akurat jeżeli chodzi o kiszonkę, to jest zawsze opłacalne moim zdaniem. Zobaczymy, później wypróbujemy sobie którąś z metod na sprzedaż w miarę taką odciążającą, żebym się aż tak nie napracował. Czyli na pewno nie będzie to jakaś tam jakiś tam ładowacz wykorzystany czy coś w tym stylu, bo to jest za dużo roboty z tym. Pewnie sobie wezmę jakąś albo zrobię sobie pasami to wszystko, albo inaczej, zobaczymy. Dowiecie się tego pewnie w następnym odcinku, bo raczej kolejny będzie właśnie ze sprzedaży. No i dobra, mamy już tutaj pełną naczepę pierwszą. Dobre jest w tym wszystkim to, że tutaj biogazownię to ja mam akurat pod nosem. No i co? Teraz oczywiście musimy sobie tutaj przyjechać. I musimy sobie kupić biogazownię. Tylko jak ja to będę sobie tutaj wysypywał? Zacznę od tego silosu z tamtej strony. Jak sobie tutaj wysypię kilka tych przyczep,
bo najpierw to muszę sobie zrobić tak. Biobazownia 769 tysięcy. No i mamy tutaj ten taki jakby centralny obszar, jeszcze tutaj to pole 8 i miałbym taki centralny obszar mapy już wykupiony dla siebie. No ja ciekawe w sumie ile tutaj może wejść tej kiszonki. Czekaj, czy ktoś to w ogóle sprawdzał, ja podejrzewam, że kilka milionów. Ten silos jest tak ogromny, że to jest masakra, nie? No i lecimy dalej. We dwójkę tutaj naprawdę było mega zabawa, fajnie jest we dwóch, bo jeden sobie kosi, drugi sobie lata z naczepą, a jeszcze we trzech też w ogóle, bo można sobie jeden sobie kosi, a dwóch sobie lata z naczepami, ale no jako, że gram solo, no to tutaj jedynym rozwiązaniem jest takie, żeby po prostu zatrudniamy sobie pracownika, który sobie siedzi w sieczkarni, a my zapieprzamy z naczepami. Nic specjalnego tutaj w tym się nie zmieniło, tutaj jeżeli chodzi o to, chyba nie wiem, czy są jakieś mody na to, żeby to jakoś inaczej trochę współdziałało, czy na przykład ten ciągnik, żeby jeździł sobie obok, żebyśmy mogli zatrudnić do niego pracownika, ale pewnie nie jest tak, nie ma takiej opcji. Więc tych prac nie jesteśmy w żaden sposób zwolnieni, bo musimy to sobie zrobić sami. Z tego co się orientuję, to jest jakiś mod na trenowanie tych koni, ale ja tego nie będę wykorzystywał raczej. Na pewno nie w nie tutaj przy tych 8 koniach, tak więc to mnie interesuje. Głównie mam mody tylko z tego podstawowego mod huba na stronie, który jest tutaj dostępny przez samą grę. Do pobrania są te mody, także nic tam spoza tego raczej nie stosuję. W tym odcinku to już będzie na razie wszystko. Ten biogazownię sobie zakupiłem. Robimy sobie teraz tutaj, muszę to dokończyć, to pole całe zebrać, zobaczyć ile tutaj wyjdzie. I widzimy się w następnym odcinku, gdy już będę tam sobie pewnie jakimś milionerem, mam nadzieję, i wtedy zrobimy sobie jakieś duże zakupy. Jeżeli jeszcze nie wiem, czy to będą maszyny, czy to będą obszary, a z tego co się orientuję, to przydałby mi się jeden taki duży ciągnik jeszcze. Tak więc łapka w górę, subskrypcja, pamiętajcie o tym, co mega daje mi do zrozumienia, że bym nagrywał więcej i częściej. Tak więc do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam.